To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że według mnie nie istnieje jedna taka płyta. Istnieją płyty w pewnych gatunkach, to znaczy inna jest płyta metalowa najlepsza, inna jest studyjna, jak choćby Briana Eno i Davida Byrna, która dla mnie jest absolutnie genialną płytą, ale z drugiej strony płyta Muddy Watersa, akustyczna, pierwszy album Unplugged, jest równie powalający, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No, jeżeli chodzi o edukację, to zapewne jest ważna, tylko najpierw postawmy sobie, komu i po co ma służyć. Czy mamy edukować dzieci w dziedzinie muzyki klasycznej, wiedzy, czy też muzycznej wrażliwości? Ja wolę, bardziej mi się podoba wrażliwość, to znaczy, żeby młody człowiek czuł muzykę, chciał jej słuchać i wiedział, po co to robi. A to, kto kiedy się urodził, jest mniej istotne. Basem.